Bardzo dobrze. Mamy pytania z całego świata. No dobra, Mark z Anglii. Czy mógłbyś dać nam kilka wskazówek co do właściwego poglądu? Gubię się w tym. O właściwy pogląd byłem zapytany niedawno podczas odosobnienia, na którym nauczałem. Więc co to jest ten właściwy pogląd? To jest to, co prowadzi do spokoju, do ciszy, do harmonii, do szczęścia. Poznajesz to po osiągnięciach. Jeśli chcesz sprawdzić, jest mowa Buddy do Mahapajapati, pierwszej mniszki oraz do Upali, który stał się jednym z wielkich przebudzonych w czasach Buddy. To nie jest wiara w to czy tamto lub jeszcze w coś innego. To jest pogląd. Wiesz, ponieważ działa, ponieważ tworzy spokój, szczęście i wolność. Czasami ludzie mówią, nie, to jest właściwy pogląd. I się kłócą. Właściwym poglądem nie może być coś, przez co się kłócisz z innymi, niszcząc harmonię, wywołując wojny. W przeciwnym wypadku moglibyśmy powiedzieć, chrześcijanie mają właściwy pogląd. Nie, buddyści mają właściwy pogląd. Nie, Hindusi go mają. Nie, ateiści mają właściwy pogląd. I potem mamy różne tradycje buddyjskie o właściwych poglądach i innych ludzi, którzy nie mają właściwych poglądów. Ajahn Brahm ma właściwy pogląd, a Ajahn Sumedho nie ma. Tamten ma właściwy pogląd. Czy to prowadzi do pokoju i wolności? Oczywiście, że nie. Wtedy coś jest nie tak, więc jeśli pogląd ma w sobie takie czynniki jak współczucie i spokój, to prowadzi do właściwego poglądu. Poznajesz to po tym, jak działa. Ale druga część właściwego poglądu, o której mówiłem, i to jest potężna nauka, związana jest z dwoma rodzajami religii na świecie. Pierwsza to religia, która nagina prawdę tak, żeby pasowała do wiary. To religia z błędnym poglądem. Wierzysz w coś, bo nauczyciel tak powiedział. Tak jest napisane w książce. I nieważne, że wszystkie dowody wskazują na coś zupełnie innego. Nie. Ja nagnę fakty tak, żeby pasowały do mojej wiary. Świat jest płaski, bo tak jest napisane. Drugi rodzaj religii nagina wiarę, żeby pasowała do faktów. To jest prawdziwa religia. To jest właściwy pogląd. Nieważne w co wierzysz, nieważne co czytasz, nieważne co mówi ulubiony mnich. Jeśli nie jest to zgodne z faktami, nie idź za tym. Więc to również właściwy pogląd, bo pasuje do faktów, ale niekoniecznie do tego, co jest napisane w książkach. Pasuje do dowodów. Rzeczywiście buduje spokój i harmonię. Praktykujesz i to działa. I właśnie dlatego staje się właściwym poglądem. To już nie jest teoria, to jest doświadczenie oparte na dowodach i praktyce.